Kiepska sprawa. Zawsze to jest interesujące. Tak, to bardzo typowe. A będzie jeszcze gorzej. Nie doszło do mnie nic na ten temat. Nie, zmieniłem na wszystko. Nie opowiadaj mi takich rzeczy. Można to było zrobić zupełnie inaczej. Zaginął jeden z twoich pracowników? Tak, niejaki Monty zniknął bez śladu. Pewnie ten obibok siedzi teraz na jakiejś farmie i cieszy się życiem. Nie trzeba było mu płacić z góry. On po prostu za dużo gada. Kiedy ostatnio widziałeś Montiego? Od 2 dni nie przychodzi do pracy! Podobno nie on jeden zaginął. Tak, i tutaj zaczyna się cały problem. Rybak Farim wspomniał, że zapodział się gdzieś również jego znajomy William. Założę się, że stoją za tym orkowie. Co się dzieje w porcie? Orkowie depczą nam po piętach, a ty pytasz, co się dzieje w porcie? Jeżeli on tego nie widzi, to przecież nie mogę... Chciałem tylko... Największy problem w tym, że w porcie jest zbyt mało statków, żeby wszyscy mogli się ewakuować. Szczerze mówiąc, to jest tu tylko jeden statek i w dodatku należy do paladynów. Teraz każdy już o tym mówi. Zgodnie się z tobą zgadza. Nie wiadomo już, komu można ufać. Nie mów. Czego jej już nie powiem? Hej ty, podejdź tutaj. Mam coś dla ciebie. Był tutaj jeden człowiek, chciał z tobą koniecznie porozmawiać. Ponieważ cię tu nie było, poprosił mnie o przekazanie wiadomości. Chce się z tobą spotkać za sklepem rybnym Halvora. Ta informacja była darmowa, ale... Za bardzo się nie przyzwyczajaj. Nic więcej nie powiem, jeśli mi nie zapłacisz. Jak wyglądał ten człowiek? Mógłbym odpowiedzieć na to pytanie, ale musisz mi najpierw zapłacić, przyjacielu. Za każdą informację, którą ode mnie uzyskasz, będziesz musiał zapłacić 10 sztuk złota. Nic nie mogę na to poradzić. Naprawdę sądzisz? Jak tego nie zrobisz? Nie potrafi niczego. Daj mi coś do picia. Posłuchał niewłaściwych ludzi. Mnie mówili co innego. Właściwie może być go tylko żal. Nie mówię ci przecież. Zawsze to powtarzałam. Wcale mnie to nie dziwi. To rzeczywiście prawda. Właściwie może być go tylko żal. Tylko nie mów, że nie wiesz. Lepiej by było, gdyby się przymknął.
Potrzebuję informacji. To tylko plotki. Przez to będzie jeszcze więcej kłopotów. Jak wyglądał ten człowiek? Tak. Wysoki, raczej ciemna karnacja. Wyglądał na silnego. Nie miał na sobie żadnego munduru. Wyglądał jakoś tak złowrogo. A jego twarz? Jego twarz? Kiedy na mnie popatrzył, szczerze się ucieszyłem, że to nie do mnie przyszedł. Miał takie dziwne, niepokojące spojrzenie. Sądzę jednak, że powinieneś się z nim zobaczyć. Z pewnością będzie to interesujące spotkanie. Tak. Pytanie tylko, dla kogo bardziej? Kto opowiada takie rzeczy? Można to było zrobić zupełnie inaczej. To było wiadomo od dawna. Powinieneś wiedzieć lepiej. Przecież okropne. Jeżeli on tego nie widzi, to przecież nie mogę mu pomagać wbrew jego woli. Ja mam lepiej. Powiedziałem dokładnie to samo. Niczego jej już nie ma. Można to było zrobić zupełnie inaczej. Sam by na to nie wpadł. Dlaczego dowiaduje się o tym dopiero? Lepiej by było, gdyby się przymknął. Nie mówię ci przecież nic nowego. Zupełnie się z tobą zgadzam. Dlaczego dowiaduje się o tym dopiero teraz? Przyszło nam żyć w niedobrych czasach. Jeżeli on tego nie widzi, to przecież nie mogę mu pomagać wbrew jego woli. To było oczywiste. Naprawdę sądzisz? Nie mów, że o tym nie wiesz. Nie wiem. Przyszło nam żyć w niedobrych czasach. Powinieneś wiedzieć lepiej. Niczego im już nie powiem. Moje zdanie i tak nikogo... Pokaż mi swoje towary. No popatrz, już mi lepiej. Musiały pojawić się problemy. O tym było wiadomo od dawna. Moje zdanie i tak nikogo nie obchodzi. Można to było zrobić zupełnie inaczej. Ale Beliar nie znosił widoku światła i niszczył wszystko, co Innos stworzył. Ujrzał tedy Adanos, że w ten sposób nic nie może istnieć na świecie. Ani jasność... Wiesz może coś o zaginionych mieszkańcach miasta? Podobno to w większości mieszkańcy portu. Mało mnie to dziwi, biorąc pod uwagę reputację tego miejsca. Nawet stolarz Torben wspominał, że zaginął jego czeladnik. Jeden z kupców, gość imieniem Hakon, opowiedział mi ostatnio dziwną historię. Wspomniał, że był taki facet, którego widywał codziennie, aż nagle przestał go widywać. Pytał się nawet o to członków straży. Większość mieszkańców miasta zaczęła panikować. No nie wiem, co o tym wszystkim sądzić, ale to chyba jakaś bzdura. Korinis to niebezpieczne miejsce, a i za jego bramami czyha na człowieka wiele zagrożeń. Grasują tam dzikie bestie i bandyci. To proste. A na samym końcu powstali ludzie. To było oczywiste. Niedawno przetrząsnęliśmy dokładnie całą dzielnicę portową, ale niczego nie znaleźliśmy. Nie zaprzestali wojny na ziemi Adanosa i płonął w nich gniew ich bogów. A człowiek pokonał bestię, która wróciła do królestwa Beliara.
zobaczyła Danos, że prysła równowaga między ładem i chaosem i zaklął Inosa, by ten odebrał człowiekowi swą boską moc. Trudno mi w to uwierzyć. A Inos swej mądrości tak uczynił. Możemy jedynie przeczekać. Doprawdy to interesujące. A będzie jeszcze gorzej. Sam tak nie mówię. Nie wierzę w to. Doprawdy to interesujące. Ode mnie tego nie dostał. Nie potrafi niczego zatrzymać dla siebie. Nie wierzę w to. Tajemnica, o której wszyscy wiedzą. Nie potrafi niczego zatrzymać dla siebie. Teraz każdy już o tym wie. Niczego jej już nie powiem. Daj spokój, nie opowiadaj mi takich tak, rzeczy. Tak, to bardzo typowe. On po prostu za dużo gada. Nie wierzę w to. On po prostu za dużo gada. Niczego jej już nie powiem. Nie mogę zajmować się wszystkim i wszystkim. On po prostu za dużo gada. A będzie jeszcze gorzej. Lepiej by było, gdyby się przymknął. Nie mogę zajmować się wszystkim i wszystkim. Co innego. Mój mąż uważa inaczej. Mam parę pytań dotyczących miasta. Opowiedz mi o mieście. Korinis to jedno z najbogatszych miast w królestwie, choć może w tym momencie trudno w to uwierzyć. Odkąd zaczęła się wojna z orkami, handel przestał przynosić zyski. Król zażądał, żeby wszystkie statki handlowe zostały skonfiskowane na użytek armii. Więc rzadko przypływają tutaj jakiekolwiek jednostki, co z kolei oznacza marne zaopatrzenie. Wielu mieszkańców martwi taki stan rzeczy. Nikt nie może przewidzieć, co przyniesie przyszłość. Możemy tylko z pokorą czekać na to, co ma nastąpić. Chyba nie mamy żadnego wpływu na przyszłe wydarzenia. Gdzie mogę tu coś kupić? Targ znajduje się dokładnie naprzeciwko drzwi frontowych. Znajdziesz tam wszelkie możliwe towary. Po drugiej stronie miasta jest jeszcze kilka sklepów i zakładów rzemieślniczych. Większość z nich znajduje się przy bramie. Ryby możesz kupić w dzielnicy portowej. Sklep rybny znajdziesz tam bez trudu. Słuchajcie, słuchajcie, mieszkańcy Korinis. Na rozkaz wielmożnego lorda Kagena ogłasza się, co następuje. W związku z atakiem zagrażającym naszemu miastu, każdy jego mieszkaniec ma obowiązek przygotować się do walki tak, jak pozwala mu na to jego... Lepiej by było, gdyby się przymknął. Nie potrafię się wytrzymać. On po prostu za dużo gada.